Pozdrowienia i przywitania. Bardzo mi jest miło, że jesteście i też osoby, które oglądają nas na Facebooku. Mam nadzieję, że ta godzina, te półtorej godziny, które razem dzisiaj spędzimy, będą takim momentem refleksji. Trochę być może trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu, więc to na pewno jest wyzwanie zawsze, ale na pewno jestem przekonana o tym, że wyjdziecie z tego spotkania, jeśli dotrwacie do końca, z czymś, być może tylko z refleksją albo aż z refleksją, ale też ze wskazówkami, co możemy robić dalej, bo wszyscy w tym temacie się jakoś, mam nadzieję, rozwijamy. Jeśli jesteście tutaj, to zakładam, że chcecie rozmawiać i chcecie przyglądać się temu, co dzieje się nie tylko na zewnątrz, nie tylko w języku czy w działaniach innych ludzi, innych osób, ale też temu, co dzieje się w środku, w was. To dzisiaj porozmawiamy sobie o wielu rzeczach, będę mówić, i też Kalina pewnie będzie mi zadawać jakieś pytania, także bardzo serdecznie zapraszam też do zadawania pytań na czacie. W drugiej części naszego spotkania pewnie będzie na to przestrzeń, ale najpierw o czym dziś? To jeszcze tylko, Amako, ja ci przerwę, jak jesteśmy przy pytaniach, bo to jest dobry moment, a tego nie powiedziałam przed chwilą. Włączyłam dla tych osób, które są z nami, korzystają z Click Meetingu, włączyłam tryb zadawania pytań. Jeśli będziecie miały lub mieli pytanie, to ono będzie w specyficzny sposób oznaczone, dzięki temu nam będzie łatwiej je dostrzec. A dla tych osób, które oglądają nas przez Facebooka, to zachęcamy, żeby w komentarzu te pytania w komentarzach zadawać, a Weronika, która nam pomaga facebookowo, będzie nam je przekazywać. Odpowiadając od razu na pytanie Marzeny, webinar nagrywamy. Tak jest. Dobrze, to ponieważ jestem medioznawczynią, tak jak powiedziała Kalina, i zajmuję się krytyczną analizą dyskursu, szczególnie dyskursu mediów, języka mediów, to nie mogłabym nie zacząć od tego, w jaki sposób sytuacja, która dzieje się w Stanach Zjednoczonych, nie chcę powiedzieć obecnie, bo to nie jest sytuacja taka chwilowa teraz, ale to są konsekwencje tego, co działo się, co dzieje się w Stanach od wielu, wielu lat i na świecie, jak ta sytuacja jest przedstawiana w mediach, a szczególnie chodzi o ruch Black Lives Matter. Trochę więcej o tym powiem też za chwilę. Po drugie, zastanowimy się nad tym, z czym nam się kojarzy rasizm, z czym nam się w takim rozumieniu, jak sobie myślimy rasizm, co nam przychodzi od razu do głowy. No i spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie tytułowe, czy tylko źli ludzie są rasistami, tak? Jak to webinar został ogłoszony, to wiele osób pytało mnie i zastanawiało się, co oznacza ten tytuł. Też spróbuję, mam nadzieję, że to się rozjaśni. I po czwarte, jak nie być rasistą? Takie konkretne pytanie i poszukamy odpowiedzi na to też. To najpierw może na sam początek takie bardzo krótkie przybliżenie kontekstu, o którym mówimy. Ruch Black Lives Matter to ruch, który powstał w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku, w lutym. Ja akurat wtedy byłam w Stanach Zjednoczonych, bo tam przez kilka lat prowadziłam badania do swojego doktoratu. I pamiętam, jak ten ruch powstawał. On to była odpowiedź na morderstwo, na zabójstwo, na zabicie nastolatka Trayvona Martina na Florydzie. I właściwie to była odpowiedź na uniewinnienie osoby, która była odpowiedzialna za to morderstwo. To był George Zimmerman, policjant biały. I pamiętam, jak wtedy te protesty takie pod znakiem, pod szyldem Black Lives Matter się zaczęły.
I co jakiś czas one odżywały, one się pojawiały, one były w mediach amerykańskich przedstawiane, było o tym głośno. I fraza I can't breathe, nie mogę oddychać, to jest fraza, która też mocno z tym ruchem jest związana, właściwie z tym, z czym ten ruch się łączy. W 2015 roku w Nowym Jorku został przyduszony też przez policjanta, mówię też podobnie jak George Floyd, właściwie uduszony, Eric Garner. I wtedy właśnie ta fraza nie mogę oddychać została się takim sloganem, takim mottem właściwie tego ruchu, więc tutaj tylko rozwiewając wątpliwości, czy ta fraza I can't breathe jest taką frazą, która teraz się pojawiła po zabójstwie, po morderstwie George'a Floyda. No nie, dlatego że, no proszę Państwa, właśnie te wszystkie ruchy wyzwoleńcze, cała ta walka o wolność Afroamerykanów zaczęła się no już dekady temu, prawda, bo tak jak tutaj macie Państwo na slajdzie protest w Selmie przed przewodnictwem Martina Luthera Kinga, no to właśnie ruch domagający się praw obywatelskich dla Afroamerykanów. To są te źródła Black Lives Matter. Tak? I dzisiaj sobie przyjrzymy się temu, jak te źródła, jak te korzenie, jak ten taki kontekst, który jest ogromny, ważne, niesamowicie ważne, to są setki lat setki lat historii Stanów Zjednoczonych, w jaki sposób on jest kontekstualizowany, jak on jest konceptualizowany, w jaki sposób jest nazywany w mediach, za pomocą słów, obrazów, pewnych fraz, skojarzeń, odniesień, metafor i tak dalej, i tak dalej. Najpierw przyjrzymy się temu, co dzieje się w tych amerykańskich mediach, bo te wszystkie strategie, o których będę trochę mówić dzisiaj w taki sposób, być może dla tych z Państwa, którzy zajmują się badaniem mediów czy języka mediów, to dość powierzchowne, ale przybliżę tak tylko, jak to wygląda właśnie w odniesieniu właśnie do używanych słów, słownictwa i jakichś takich ram interpretacyjnych właściwie, to tak można nazwać, to te protesty, które teraz się odbywają w Stanach Zjednoczonych, bardzo często mówi się o nich jako American riots, jako w ogóle riots, prawda, jako takie zamieszki. Jest bardzo dużo odniesień do stanu bezprawia, stanu anarchii, stanu zagrożenia, czyli cały czas wpisywanie w takie ramy, w taki kontekst takiego właśnie bezprawia, jakiegoś chaosu, zaburzania porządku, co jest bardzo niebezpieczne, bo jak przyjrzymy się temu, skąd się w ogóle Black Lives Matter wywodzi, no to widzimy, że to jest jakiś taki proces, to nie jest taka rewolucja, taki zryw, to nie są jakieś zamieszki, tak, które mają właśnie na celu wywoływanie fermentu, tylko to jest ruch, który jest ściśle związany z problemem społecznym, który w Stanach Zjednoczonych no, i na świecie w konsekwencji od wielu, wielu lat istnieje. Więc ten American Riot w opozycji do takich strategii, takiego przedstawiania perspektywy Black Lives Matter, tak? Bo to nie jest tak, że wszystkie media, to też dzisiaj w takiej skrótowej formie pokazuje, ale te media, które są nastawione na sensacje, no bardzo często to są media te konserwatywne, ale te, które są nastawione właśnie na budowanie tej opozycji my i oni w społeczeństwie, to one będą skupiać się właśnie, używać tego słownictwa, używać tych obrazów, które wywołują emocje. Zresztą no, media w ogóle mają wywoływać emocje, ale te emocje można w różny sposób modulować i kształtować, prawda, u tego odbiorcy. Także tutaj akurat jest przykład z New York Times, gdzie jest przedstawiona ta perspektywa osób, które w tych marszach, w tych protestach, w tych demonstracjach uczestniczą. Proszę Państwa, w oksfordzki słownik języka angielskiego przeprowadził takie badanie niedawno,
prawie 3000 artykułów amerykańskich w tym badaniu zostało wziętych pod lupę. Taka analiza języka właśnie dotyczącego protestów po śmierci George'a Floyda pomiędzy bodajże, no tak, pomiędzy 26 maja a 2 czerwca. Te artykuły zostały zebrane w prasie amerykańskiej. No i najczęstszym słowem, które określało to, co się dzieje po śmierci George'a Floyda, to były protesty. A na drugim miejscu, co siódme słowo, co siódmym artykule, było to słowo riots, to zamieszki były. A gdzieś tam daleko, na trzecim miejscu było uprising, czyli powstanie. To proszę zwrócić uwagę na to, jak powstanie, jak jest obudowane, jaką symboliką, zwłaszcza w języku polskim, prawda? Dla kogo jest powstanie zarezerwowane? Komu my przypisujemy w ogóle takie jakby powstańcze zapędy, prawda? To zazwyczaj jednak łączy się tylko i wyłącznie z historią Polski w Polsce, ale jeśli jakieś inne grupy, jakieś mniejszości walczą o swoje prawa i swoje wolności, no to tego powstaniem nie nazwiemy. No i rebellion, czyli taka rewolta, wybuch, to też jest słowo, które często w amerykańskich mediach się pojawia na określenie tego, co teraz się dzieje. No właśnie, tutaj macie Państwo przykład, dlaczego zabicie George'a Floyda wywołało ten amerykański, jakby wznieciło powstanie amerykańskie. Trochę teraz na nasze podwórko wejdziemy, czyli na to polskie podwórko, gdzie też to, co się dzieje na świecie, jest opisywane oczywiście przez różne media, z różnym nastawieniem, nachyleniem politycznym, ale tutaj na podstawie tej takiej ostatnio przez kilka dni robiłam właśnie takie badanie pilotażowe na temat tego, jak frekwencyjnie właśnie, jak jeszcze frekwencyjnie nie, ale będzie frekwencyjne badanie, ale jakie w ogóle takie jakościowe badanie, czyli w ogóle co się pojawia, jak się mówi o tych protestach, o tym powstaniu, o tej rewolucji, rewolcie, to najczęściej opisuje się właśnie działanie, tak? To tak zawsze w mediach najczęściej się opisuje działanie, no bo ono jest takie dynamiczne. Dużo jest czasowników, dużo jest takich rzeczowników właśnie odczasownikowych i tak dalej. Także to jest to plądrowanie, podpalenia, grabieże, kradzieże, starcia, gwałtowny protest. Też dużo właśnie przymiotników, które jeszcze podkreślają tę dynamikę, wandalizm, terroryzm, a nawet wojna, tak? Nawet się pojawia w odniesieniu do działań też Donalda Trumpa, pojawiają się takie słownictwo i metaforyka związana z wojną i bardzo podobnie w takim kontekście, jak w amerykańskich mediach, tych takich sensacyjnych, też jest osadzone, są te wydarzenia w kontekście takiego chaosu, zaburzenia porządku, jakiegoś takiego zaburzenia statusu quo, tak naprawdę, tak? Czyli takie destrukcyjne, anarchistyczne, no właśnie też odniesienie się do takich kataklizmów naturalnych, jakim jest na przykład pożar, ale też zobaczą Państwo, widzą Państwo, że tutaj w jednym z nagłówków jest taka metafora Ameryka płonie, a protesty z Minneapolis rozlały się na cały kraj, tak? Czyli z jednej strony jest ten pożar Ameryki i tę Amerykę zalewają protesty, też tłumy, to jest też cały ten motłoch, tak? To też jest określenie ludzi, bo w momencie, kiedy określamy jakieś działanie, to od razu przypisujemy temu działaniu albo odwrotnie, jakimś ludziom przypisujemy działanie, ale jak się pojawia działanie, to też od razu konotuje jakichś określonych bohaterów tego działania. I tutaj zauważcie Państwo, że w tych przekazach medialnych, które właśnie są takie sensacyjne, bardzo emocjonalne w takim sensie takiego jakby powiększenia jakby skali tych emocji, tak, i takiego w stronę takiego właśnie sensacjonalizmu, to jest tłum, to jest motłoch, to jest nawet gangsterka, tak, czysta gangsterka, w jednym z artykułów przeczytałam, to są bojówki, oj, tutaj jesteśmy, to są bojówki, to są anarchiści, to są przestępcy i w końcu to są kryminaliści, agresorzy, czyli tak się konceptualizuje, tak się opisuje ludzi, którzy oczywiście, tak, są też
ludzie, którzy korzystają z sytuacji, która, z tej podniosłej sytuacji, która teraz ma miejsce, są oczywiście ludzie, którzy demolują, którzy wprowadzają destrukcję i tak dalej. Nie mówię, że tak nie jest, ja mówię o tym, na czym skupiają się media, tak, żeby przyciągnąć uwagę odbiorcy. I tak samo, to samo dotyczy atrybutów, którymi posługują się ci aktorzy społeczni, ci bohaterowie, czyli to są kamienie, butelki, petardy, wszystko, co się kojarzy z jakąś zadymą, tak, czyli z jakimś takim przewrotem, który jest destrukcyjny, a nie mówi się o tym, dlaczego w ogóle ten protest się pojawia, tak? Czyli tutaj też macie Państwo takie pozytywne, no pozytywne, nie chcę mówić, że to są jakieś pozytywne praktyki, ale to jest inna perspektywa, z punkt widzenia inny, który też pokazuje, dlaczego w ogóle takie wydarzenia mają miejsce, tak? Czyli słowa klucze, rasizm, ksenofobia, brutalność policji. Jest o wiele, wiele więcej oczywiście tych przykładów w polskich mediach też, także pewnie dla ciekawe do dyskusji jest to, w jaki sposób w ogóle i w których mediach i jak obraz też jest łączony z tym, co jest napisane, z językiem. Oczywiście dzisiaj nie mamy na to czasu, żeby to wszystko analizować, tylko chciałam pokazać kilka takich sugestywnych obrazów i nagłówków, bo zazwyczaj patrzymy na nagłówki, prawda? To jest coś, co nas przyciąga. Patrzymy na tytuł, okej, to my już wszystko wiemy, idziemy dalej. Albo właśnie na to zdjęcie główne, tak podobnie jak tutaj, ten milczący protest przeciw nienawiści po śmierci George'a Floyda. Można by było to też dwojako odbierać, no bo milczący protest, tutaj nie ma całego artykułu, ale też nie ma wyjaśnionego tego kontekstu, dlaczego w ogóle ludzie kładli się podczas protestów, tak? To też jest ta tradycja Black Lives Matter i to nie odnosi się tylko do śmierci George'a Floyda. To jest szersze spektrum, to nie jest tak, jak spotkałam się z niektórymi komentarzami, że o, George Floyd, teraz bohater, tutaj go wielbimy i tak dalej, to zupełnie nie o to chodzi, to tak przedstawiają to media, faktycznie, tak jakby to był bohater, tak? Że nie wiem, że modlimy się do niego czy coś, ale czy właśnie jest teraz wyświetlone na pomniku I tak, to bardzo ważne, bo to człowiek, który zginął, tak samo jak wiele, mnóstwo, setki, tysiące Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, którzy są ofiarami, codziennie są ofiarami tej brutalności policji, a przede wszystkim rasizmu, proszę Państwa, instytucjonalnego, tak? Czyli tego rasizmu systemowego, rasizmu tego uprzedzenia, które jest podparte działaniem władzy. Także tyle chyba. Jeszcze więcej chwilę powiem o tej perspektywie z tego punktu widzenia, który przedstawiają media, bo jak mówimy sobie o mediach, to zazwyczaj analizie przekazów medialnych, to zazwyczaj skupiamy się na tej zawartości, co media przedstawiają. A teraz jeszcze od tej drugiej strony, kto tworzy te media, tak? To jest konferencja prasowa z prezydentem Donaldem Trumpem, już w nowej odsłonie, tak, są odstępy pomiędzy tutaj dziennikarzami, reporterami, reporterkami, chociaż tych reporterek jest jak kot napłakał, znaczy to są takie tokeny, tak, diversity token, czyli te tokeny różnorodności, ale tak naprawdę to cała sala, jak sobie Państwo widzicie, jest wypełniona właściwie mężczyznami, białymi mężczyznami, więc ta perspektywa mediów w ogóle też jest elementem rasizmu, o którym dzisiaj mówimy, czyli tego rasizmu, takiego tej dyskryminacji, która istnieje systemowo, a niekoniecznie w inny sposób, ale jeszcze nie chcę zdradzać tego, co będzie dalej. Jeszcze tylko trzy slajdy, dosłownie, może cztery, a propos perspektywy mediów i tego, z jakiej perspektywy, z jakiego punktu widzenia są przedstawiane też wiadomości w polskich mediach i w amerykańskich.
no bardzo często z perspektywy prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak, i w ogóle z perspektywy tej frakcji, którą on reprezentuje politycznej, no, chciałoby się, ciśnie się na słowo biała supremacja, tak, czyli tak, tak, ale też nie chcę dzisiaj mówić o wielu kategoriach analitycznych, teoretycznych, bo one wymagają takiego wyjaśnienia głębszego, a dzisiaj nie chcę się tak posługiwać i rzucać takimi pojęciami. Chciałabym, żeby to było zrozumiałe dla wszystkich i też takie po prostu bardziej ludzkie, niż właśnie kategorie analityczne. Także tutaj na tym przedstawieniu znowu jest to odwołanie, tak, do bojówek, do zamieszek, do terrorystów i to jest jeszcze właśnie, no, przytoczone są te słowa prezydenta Trumpa i to jest jako tutaj, to jest tytuł w ogóle newsa, nagłówek. Mhm. Jeszcze jeden przykład z tych amerykańskich mediów i to, w jaki sposób jest przedstawiane to właśnie zaburzenie porządku. Jak oni, czyli ci, którzy nie są nami, tymi Amerykanami głównego nurtu tak zwanego w tym dyskursie takim dominującym, jak oni zaburzają nasz porządek, tak? Jaki te wpływ mają zamieszki, będą miały na cięcia gospodarcze, na jakieś ekonomiczne konsekwencje, które będą, czyli takie przewidywanie przyszłości tego, co będzie, no i oczywiście obarczanie winą demonstrantów, ale zupełny brak skupienia na tym, dlaczego w ogóle ci demonstranci się pojawili, tak? Dlaczego oni w ogóle w tym momencie, dlaczego te emocje w nich są tak silne teraz? No dlatego, że to są po prostu lata upokorzeń, dyskryminacji, rasizmu i ideologii, która jest ideologią krzywdzącą. Nie chcę powiedzieć nienawistną, bo znowu to się będzie kojarzyć, może się kojarzyć z taką emocją, taką jednostkową, tak? To nie zawsze chodzi tylko o nienawiść. Mhm. No i też w polskich mediach, jak jest przedstawiana, tak, zamieszki w USA i perspektywa Polek z Nowego Jorku, które boją się o to, że ich amerykański sen się nie spełni, że Nowy Jork był miastem, które tętniło życiem, a nagle wszystko wymyka się spod kontroli. Tu cytuję to, co jest w lidzie być może niewidoczne. I teraz, kiedy dochodzą jeszcze do tego wszystkiego zamieszki w całym kraju po śmierci George'a Floyda, no to jeszcze bardziej jakby ten w obliczu też pandemii, jeszcze bardziej ten amerykański sen gdzieś tam się nam oddala. Więc znowu takie, no, zagrożenie właściwie, tak? Idzie taka fala, znowu kolejna fala zagrożenia. Chciałoby się użyć tej metafory wody, te fala imigrantów na przykład, tak? Czy jakaś woda, która zalewa te tłumy motłoch. I w końcu przykład, który też pokazuje jakąś perspektywę, bo pokazuje to, co się dzieje po śmierci George'a Floyda w odniesieniu do takiej perspektywy białych osób, które są dyskryminowane. Tutaj akurat mężczyzny białego, który mówi o tym, że jest białym mężczyzną i był dyskryminowany, tak? Tyson Ferry, który mówi otwarcie o problemie rasizmu, czyli w pierwszym tym zdaniu jest taka zapowiedź, że będzie mowa o rasizmie, ale później to zostaje właściwie ograniczone do tego, że Tyson Ferry też jest ofiarą właściwie rasizmu i dyskryminacji i o tym jest później cały artykuł. I tyle chyba z takich medialnych, takiego krytycznego wprowadzenia, krótkiego medialnego, krótkiego, może dłuższego. To tutaj jak jesteśmy, to od razu pozwolę sobie zadać pytanie. Jędrzej pisze tak: świetnie, że wspomina Pani o tokenizacji kobiet, szczególnie czarnoskórych. Mam pytanie co do wolności słowa w obliczu protestów. New York Times opublikował w sekcji
Obed, tak, dziękuję. Artykuł senatora Cottona, jednego z najbardziej zaciekłych republikanów i rasistów w amerykańskim Senacie, nawołujący do użycia przemocy wobec protestujących. Czy uważa pani, że szczególnie tak w media jak New York Times powinny publikować takie skrajne treści, nawet biorące pod uwagę freedom of speech? Trochę tak jest z mediami, że media są instytucją władzy, prawda? I każde medium takie, chciałoby się powiedzieć, tradycyjne, chociaż też to pojęcie zaczyna być, jest mocno rozmyte teraz, New York Times jest takim jednym z filarów w ogóle mediów amerykańskich, ale w każdym medium chodzi o władzę. Jak zachęcam do obejrzenia filmu Sukcesja, w której te koncerny medialne i to wszystkie takie, to co się dzieje w ogóle w mediach, kto tak naprawdę trzyma władzę w mediach, mimo tego, że dane medium czy jakaś firma, czy jakaś agencja medialna deklaruje jakieś konkretne poglądy polityczne, czy jakieś nachylenie polityczne, to kto tak naprawdę ma wpływ na to, co jest w mediach. Także jeśli chodzi o takie skrajność, to o czym pan Jędrzej pisze i to freedom of speech, które faktycznie w Stanach Zjednoczonych jest mocno rozciągnięte i faktycznie to freedom of speech ma inną niż w Europie i w Polsce inny wymiar, to jednak cały czas te organy władzy, z tego względu też właśnie ta tokenizacja kobiet chociażby i też kobiet afroamerykańskich czy kobiet niebiałych jest, czy w ogóle ludzi o innych niż biały kolor skóry, czyli z tego względu te treści, które pojawiają się w mediach amerykańskich bardzo często nie będą miały takiego przełożenia jednostkowego, takiego jednotorowego, że tutaj są media, które deklarują się jako lewicowe, więc one będą przesyłać taki tylko przekaz, bo może się wydarzyć taka sytuacja, że jednak jakieś medium, które jest z innej strony tego nachylenia politycznego, jednak należy do jakiegoś potentata, który gdzieś tam kogoś lobbuje i ma jakiś układ, prawda, też polityczny. Także ja bym też nie patrzyła na te przekazy tak bardzo, że to jest New York Times, więc nie może sobie na coś pozwolić, bo New York Times też jest medium, które szuka odbiorców i też dużo takich sensacyjnych treści się u nich pojawia. Oczywiście nie odbierając całej tradycji tego, co w ogóle New York Times sobą reprezentuje. Natomiast kto włada mediami, kto zarządza, kto kontroluje media, to ja bym powiedziała, że tu jest ta odpowiedź, jeszcze pod spodem, to takie niewidoczne, ani w słowach, ani w języku, ani w tym, jak media są nachylone polityczne, tylko jeszcze niżej, kto kontroluje mediami, jaki jest układ sił. Amako, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze mam do Ciebie takie pytanie doszczegółowiające, to znaczy abstrahując od tej władzy, o której myślę, że jeszcze kilka razy dzisiaj powiemy, to gdyby popatrzeć na to pytanie bardziej, nazwijmy to filozoficznie, to znaczy usunąć z tego pytania New York Times i zostawić, czy uważa Pani, że media, tak, powinny publikować tak skrajne treści? Nawet biorąc pod uwagę freedom of speech albo ewentualne, powiedzmy, złamanie. Nie wiem, czy powinny publikować, bo właściwie to też jest takie bardzo skrajne treści, to też jest takie nieprecyzyjne, nieostre, prawda? To zależy, co to znaczy dla kogo skrajne. Więc nie chciałabym się tutaj ustosunkowywać teraz do tego, czy powinny publikować strasznie skrajne treści, to zależy od tego, jaką funkcję mają media, jakie w danym momencie, jaką ma funkcję medium. Medium ma przybliżać nam to, co się dzieje, ale wiemy też o tym, że media manipulują rzeczywistością i to jest fakt. Czy to jest medium tradycyjne, czy to jest social media,
czy jakieś po prostu tak naprawdę we współczesnym świecie trudno jest powiedzieć, kto, jakie medium, co powinno na medium pokazywać, bo jesteśmy wszyscy twórcami tych mediów i trudno jest na to pytanie odpowiedzieć tak jednoznacznie, bo po prostu skrajne treści też nie są jednoznacznie. Na pewno nie jestem za tym, żeby media posługiwały się jakimikolwiek formami mowy nienawiści, jakąkolwiek mową, która dyskryminuje innych ze względu na jakąś cechę, na jakieś inne grupy, na względu na cechy pierwotne, czyli na te cechy, na które ludzie nie mają po prostu wpływu. Także to jest moje zdanie. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Wszystkim osobom, które piszą na czacie też. Śledzę, zapisuję sobie też wasze i pytania, i komentarze. Jeśli one nie wybrzmią teraz, to wrócimy do nich później. Ważne dla nas obu jest to, żeby wybrzmiała perspektywa polska i to, jak to jest w naszym kraju. Już kilka tutaj, Amako, podałaś przykładów z polskich mediów, no ale teraz moje pytanie brzmi, czy taka sytuacja jak z zabójstwem George'a Floyda mogłaby się zdarzyć w Polsce? Taka sama sytuacja nie mogłaby się zdarzyć, bo Polska jest krajem, który funkcjonuje, czyli ma po prostu inny kontekst historyczny, inny kontekst społeczny, ale taka sytuacja, jeśli byśmy sobie wyjęli z tego kontekstu tę sytuację, która wydarzyła się między to działanie policjanta na George'a Floyda, no to jest taka sytuacja, która miała miejsce w 2010 roku. To było zabójstwo Maxwella Itoi przez policjanta. Pewnie wiele osób tutaj, które uczestniczą, które teraz słuchają tego, kojarzy tę sytuację i oczywiście, że to było w innym kontekście, inna skala była protestów po tym zabójstwie, co zupełnie nie, akurat to nie jest coś, co jakby umiejscawia, to jest niezależne od kontekstu, prawda? Skala protestów, to było zabójstwo na stadionie dziesięciolecia w Warszawie, Maxwell Itoia nie miał broni przy sobie, nie atakował, po prostu został postrzelony, podejrzany o to, że miał broń. To był taki przykład właśnie rasizmu instytucjonalnego w Polsce, o którym to rasizmie w Polsce się nie mówi, bo w Polsce jest takie cały czas przeświadczenie, że diaspora afrykańska albo społeczność afropolska jest społecznością, która jest albo w jakiś sposób chroniona, w takim sensie, że ich jest mało, tak, nas jest mało, nas nie widać, to są ludzie, którzy przyjechali skądś tam i w takich codziennych sytuacjach faktycznie mają niemiło, ale na poziomie takim systemowym, instytucjonalnym to oni są po prostu też ludźmi i nic z nimi złego się nie dzieje. No ta sytuacja pokazuje, że tutaj doszło do takiej klasycznego profilowania rasowego. Po prostu nie chcę za dużo w tę sytuację wchodzić, ale też nie chcę, żebyśmy na jednym slajdzie cały czas mieli oczy zawieszone, więc chciałabym, żeby ci Państwo, którzy są na spotkaniu dla osób zarejestrowanych, żeby postarali się przypomnieć sobie, z jakiej sytuacji w polskim medium, w Polsce to zdjęcie pochodzi, jakiej sytuacji dotyczy. Czy macie Państwo jakieś, na czacie można napisać, czy macie Państwo jakieś domysły? Zachęcam też, jeśli nie wiecie dokładnie z kiedy, bo jeśli dobrze widzę, to było lat temu, 8, to jak myślicie, czego mogło dotyczyć? Żadne domysły, kompletnie.
Też nie będziemy za długo czekać. Widzę, że cztery osoby piszą. Zatrzymania Blidy. Aha, Euro 2012. No faktycznie, to było przed Euro 2012, 17 maja. Jak sobie popatrzymy na to zdjęcie, które widać, kogo przedstawia, w jakiej sytuacji, jaki jest atrybut, tak, jakie może być działanie zamierzone, właśnie kim jest ta osoba, w jakiej sytuacji może jest. Ktoś mi opisał, że w Afryce to jest, no być może to jest w Afryce, to ja może już zdradzę ten tytuł, który jest tutaj. To jest zdjęcie, które i sprawdzałam wczoraj, proszę Państwa, to nie jest tak, że to było kiedyś, ale to jest zdjęcie pod artykuł, właściwie to jest tytuł artykułu, który dotyczy umorzenia śledztwa, tak, już może ktoś znalazł, umorzenia śledztwa w sprawie właśnie zabicia Maxwella i Toi. I to zdjęcie chciałam Państwu pokazać, żeby trochę przejść na taki poziom ten symboliczny, dlatego że jak mówimy w ogóle o mediach i mówimy o języku, to trudno nam jest często wyjść z tej rzeczywistości takiej realnej, jakby to powiedzieli tak fachowo może konstruktywiści, czyli taka rzeczywistość namacalna, która jest, a to, co przedstawiają media, to jest to, co się mówi o tej rzeczywistości, prawda? No i tutaj zupełnie takie absurdalne przedstawienie czarnoskórego mężczyznę trzymającego broń w odniesieniu do zabójstwa Maxwella Itoi, który, no, Nigeryjczyka, który oczywiście, jak mówimy w Nigeryjczyk, to myślimy osoba ciemnoskóra, mężczyzna ciemnoskóry, przez policjanta, który tutaj nie jest w żaden sposób opisany, jego kolor skóry nie ma żadnego odniesienia do jego koloru skóry ani do jego pochodzenia, czyli zakładamy, że ten policjant jest biały, prawda? Jest Polakiem. No i tak było. Więc dlaczego takie zdjęcie? Nie mam pojęcia, ale to też znowu takie, jak często z takimi obrazami się spotykamy, to po prostu to utrwala w głowie taki model mentalny, tak? Tak jakby ten Van Dyck powiedział, badacz dyskursu, czy te modele mentalne są utrwalane, wbudowywane przez takie ciągłe stykanie się z przekazami językowymi, z przekazami medialnymi, wizualnymi i tak dalej, i tak dalej. Więc warto się w ogóle zastanawiać, jak czytamy media, nie tylko media tradycyjne, tak jak powiedziałam, no większość z Państwa ma na co dzień kontakt z komentarzami, z tweetami, z postami na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, czyli w jaki sposób to, co ja widzę, te obrazy, słowa, te różne punkty widzenia, które są mi przekazywane, wpływają na moje myślenie i jak to wpływa na moje mówienie i działanie, bo nie zawsze też to myślenie i mówienie i działanie jest ze sobą tożsame. Kalina, teraz czas na ankietę. Dobra, to tylko jeszcze dwa pytania, bo one są do tego. Padło od Michała, czy jest szansa, że to dla klikalności takie zdjęcie zostało użyte? A z kolei Mac, jeśli dobrze czytam, sugeruje, że to może leniwy warsztat dziennikarski bardziej niż celowe budowanie wizerunku. Tak, myślę, że to jedna i druga uwaga jak najbardziej słuszne, to znaczy tak, podstawowa funkcja mediów to nie taka, żeby ludzie poznawali rzeczywistość, prawda, tylko taka, żeby ludzie media czytali, więc trzeba tych ludzi przyciągnąć i żeby wchodzili, no teraz się jakby to czytelnictwo też określa przez właśnie liczbę kliknięć, wejść i tak dalej, to jedna rzecz, a druga sprawa to może być właśnie taki brak uważności, takie zupełne właśnie takie nieuświadomione, nieintencjonalne wrzucenie tego i dalej, tak? Bo ta praca dziennikarska, zwłaszcza ta codzienna reporterska praca dziennikarska, jest taką pracą bardzo w pośpiechu i w biegu też. Zresztą nie tylko praca dziennikarska, ale też w ogóle redakcyjna jakakolwiek praca, to po prostu szybko i często się pomija wiele faktów. Natomiast
jednak od ludzi, którzy tworzą media, wymagam takiej uważności i dobrze byłoby, gdyby te osoby były, i to jest oczywiście, coraz więcej jest dziennikarzy i mediów w Polsce, które uważnie tworzą komunikaty, i to da się zrobić. Także być może leniwy warsztat, a nie celowe budowanie wizerunku. Myślę, że tak, że to zupełnie takie nieintencjonalne, natomiast to na pewno nie tłumaczy, nie uzasadnia tego, jakie konsekwencje są tego przekazu, jak taki przekaz wpływa na to, co już później w głowach czy w ustach czytelników się dzieje. Tutaj Piotr pisze, że trudno mu się z tobą zgodzić, że na pewno określone obrazowanie w mediach jest świadomym sterowaniem percepcją. Trochę działałem przy publikacjach, cytuję, w sieci, i czasem dobór obrazów jest stereotypowy. Policja to kamizelka, mundur, napis policja i broń. Tak, tak. Jeśli powiedziałam, że to świadome jest, to faktycznie wydaje mi się, że nie użyłam tego słowa, że to jest świadome, Piotrze. Także ludzie, którzy tworzą media, też są ukształtowani, tak? Też się czegoś nauczyli i też wiedzą, jak właśnie wpływać na odbiorcę, ale to zupełnie nie na poziomie takim świadomym. Ten dobór stereotypów, no to po to, żeby po prostu łatwiej, tak? To jest taka ekonomia, to kolejna funkcja języka i w ogóle tekstów też takich medialnych, to żeby one były krótkie, zrozumiałe, tak? Proste w przekazie, no i przede wszystkim skuteczne, więc stereotypy są skuteczne, one trafiają do odbiorcy i dlatego są wykorzystywane. Natomiast w momencie, kiedy stereotypy są krzywdzące, to jak wiemy, no stereotyp można w różny sposób wykorzystać. Jak stereotypy są krzywdzące, czyli odnoszą się do tych ludzi, którzy mają cechy, na które nie mają wpływu, no to wtedy stereotyp jest krzywdzący, bo jeśli wszyscy Afroamerykanie są przedstawiani w odniesieniu do przestępczości, czy do biedy, tak, czy do różnych innych stereotypów, czy do lenistwa, i to oczywiście dotyczy nie tylko Afroamerykanów, ale też społeczności w ogóle osób pochodzenia afrykańskiego w innych krajach, też Polaków pochodzenia afrykańskiego i Polki w Polsce, tak, czyli jeśli w tym kontekście ciągle przekazuje się ten taki temat, czy w podręcznikach, że Afrykanie nie umieją mówić po polsku, czy tak, czy mówią właśnie bez okolicznikami i tak dalej, no to ten bo media to nie tylko oczywiście te newsy, ale to też inne przekazy, no to ten taki stereotyp się gdzieś tam utrwala i on jest krzywdzący dla ludzi, po prostu już wtedy dla poszczególnych jednostek. No jak jest policjant, który jest utożsamiany z kamizelką, to nie wiem, czy to jest takie krzywdzące. Być może tak, bo to znowu generalizuje, że wszyscy chodzą w kamizelkach, ale mam nadzieję, że widzisz trochę tę różnicę między używaniem generalizacji, między generalizacją właśnie, a stereotypem, bo to też ten podział warto znać i sobie gdzieś tam wprowadzić w swoje życie. I to patrzę na to, co piszecie, ale nie chcę też za bardzo odpływać od tego, o czym chcemy mówić jeszcze. Dobra, to nie wiem, czy teraz, czy później, wydaje mi się, że to jest akurat, widzę jedno bardzo ważne pytanie, ale może niekoniecznie teraz, to tylko daj znać. Alina zapytała, czy rasizm w Polsce różni się od rasizmu w innych krajach? Czy to jest pytanie na teraz, czy na później? To bardzo ważne pytanie. Dziękuję Ci za to pytanie, dlatego że właśnie to pytanie pokazuje, że masz ogromną refleksję w ogóle już, bo czy rasizm w Polsce różni, bo zazwyczaj dostaję pytanie takie, czy często, nie zazwyczaj, ale często, czy w ogóle, czy możemy w ogóle mówić o rasizmie w Polsce, no bo w innych krajach jest ten rasizm, a u nas no to nie wiadomo. I to ja krótko odpowiem
różni się kontekstem, jest inny kontekst, natomiast mechanizm dyskryminacji, mechanizm uprzedzeń, rasizm jako taki mechanizm społeczny, no wszędzie jest niestety taki sam. Tak pokazują badania, ale tak pokazują też moje doświadczenia, więc to też dłuższy, może zostawimy to pytanie na później. Dobrze, zapisuję w takim razie. To teraz będzie taka prośba nasza do Was. Już kilka razy padło słowo rasizm. Czy teraz widzicie to, co udostępniam na ekranie? Tak, świetnie, bardzo dziękuję. To jeśli widzicie, to prośba nasza jest taka, skorzystając ze swoich telefonów komórkowych albo z komputerów, przepraszam, wejdźcie proszę na stronę www.menti.com i tam poprosi Was ta strona o wpisanie kodu, którym jest 885225. Poczułam się teraz trochę jakbym w Totolotka byśmy grały i grali. I tam będą dwa pytania. Strona, jeszcze tylko ci przerwę, bo strona to jest www.menti.com. Tak, ono to się jest, tutaj jest na tę stronę trzeba wejść. Tak, na górze się wyświetla, mam nadzieję, że to widzicie, że na górze się wyświetla, tak jak Amaka powiedziała, menti.com i kod 885228. Pierwsze już odpowiedzi się pojawiają. Więc z czym Wam się kojarzy słowo rasizm? Czy z czym Wam się kojarzy rasizm tak ogólnie? Zasada na tej stronie jest taka, to tylko powiem, żebyście wszyscy wiedzieli i wiedziały, że im większe jest słowo, pojawia się na ekranie, tym większa ilość osób go użyła. Na razie wygrywa, w cudzysłowie, wygrywa słowo nienawiść, uprzedzenie, przemoc i dyskryminacja. Jak widzicie, bardzo nam się tutaj te szeregi cały czas zmieniają, bo kolejne osoby dołączają, za co bardzo... bardzo dziękujemy. Jeszcze chwilę oczywiście poczekamy, bo cały czas nam przybywają te słowa. Strach też jest całkiem duży poza nienawiścią, uprzedzeniem, dyskryminacją, niesprawiedliwością. Niewiedza też jest duża i nierówność. O, już myślałam, że już. Amako, czy ty chcesz jakoś skomentować, co tutaj się... Tak, myślę, że już tak zacznę właśnie komentować, bo widzę, że już tak prawie 100 osób, już za chwilę będzie setka. Tak, tak. Także chyba to wystarczy. Największe teraz, najwięcej głosów ma dyskryminacja, nienawiść, uprzedzenia, uprzedzenia tak. Też, stereotypy, czyli takie słowa klucze Państwo tutaj, ale też jest ból, jest też egoizm, bo to, co jest tymi małymi literami, to też jest ciekawe. Brak szacunku. Opresja. Aha, dehumanizacja, poczucie lęku, złość, segregacja, czarne skóry, brak empatii, brak otwartości. To mam nadzieję, że Państwo widzą to, co tutaj się pojawia. Czarny kolor, obawa. Z panem Dudą. USA. Tutaj są też tak nazwiska niektóre, bo jest i Trump, i gdzieś tu Krzysztof Bosak przed chwilą. Dobra, to może możemy jakoś zrobić screena z tego, tak, żeby zostawić to, co nam wyszło z tego. To bardzo ciekawe w ogóle. Dziękuję bardzo Państwu za to. Dziękujemy za ten udział w tym ćwiczeniu interaktywnym. W pierwszej części, bo zaraz mamy... Tak, zaraz będzie następne pytanie, także proszę jeszcze się nie rozłączać z tego Menti. Ale w tej samej ankiecie jest to pytanie, tak? Tak, tak. Czy już mogę? Tak.
Zaprosiliśmy tutaj, zaprosiłyśmy Was do, na webinar, który, no, który nosi tytuł Czy tylko źli ludzie są rasistami? I jesteśmy bardzo ciekawe Waszych odpowiedzi, bo padają różne. Chwila ciszy. Jest, bo jestem, ja jestem bardzo, bardzo ciekawa tego, co tutaj się dzieje. Może jeszcze brakuje, może byśmy jeszcze, gdyby było trudno powiedzieć na przykład, to tak... Ach, no tak, ale, nie pomyślałam o tej opcji. Ale to dobrze, to w takim razie pytamy o takie zdecydowane opinie. Pytania postawiłyśmy, droga Amako. Tak, zdecydowana większość odpowiada na to pytanie nasze tytułowe nie. Trochę tak, taka była predyspozycja, prawda, tego tytułu, takie założenie trochę, że skoro pytamy, czy tylko źli ludzie są rasistami, no to gdzieś tam zakładamy, że pewnie nie tylko źli. Także dzięki. Ale myślę, że dla tych osób, które kliknęły, że tylko źli ludzie i dla tych, które nie zagłosowały, bo jest nas 2-3 razy więcej niż osób, które są z nami w Menti, może warto, jakbyś zechciała trochę to rozjaśnić. Tak, patrzę też na to, co piszecie w czacie, że to osoba zła to trudno do zdefiniowania. To fakt. Pytamy o to, co jakoś wam się nasuwa, co, jak myślicie sobie o złej osobie, czy o rasiście, czy to jest zła osoba. Faktycznie można by było więcej o tym i to bardziej zdefiniować, ale to nie do tego krótkiego ćwiczenia. Też pan Piotr pisze o tym, że ja mówiłam, że mówiliśmy wcześniej o tym, że zachowanie nie musi być świadome, prawda? Czyli też mi jeszcze... Aha, czyli i dzięki za to, za tę uwagę. I pewnie wiele osób, które zaznaczyło nie, chociaż pewnie te, które zaznaczyły tak, ja powiem tak, tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to, bo to no każdy właśnie sam sobie definiuje. Natomiast tutaj tym takim wykładnikiem tego sugerującym być może odpowiedź jest to tylko, prawda? To partykuła, która jakoś wskazuje na to, że, no, no nie, nie, że pewnie nie tylko, chociaż chciałam się tak, jak rozmawiam ze ludźmi, prowadzę szkolenia, rozmawiamy i też dostaję oferty prowadzenia jakichś warsztatów, szkoleń, to co z tego wynika, jak się zastanawiamy, o czym to szkolenie na przykład ma być, takie antyrasistowskie, bo jestem trenerką, tak jak powiedziała Kalina też, z czym kojarzy nam się rasizm, tak potocznie z czym nam się kojarzy. No i tak zazwyczaj ten rasizm jednak kojarzy nam się z tymi złymi ludźmi, z tymi takimi ludźmi, których też definiujemy w jakimś obszarze też politycznym może. Kalina wspomniała o tym, że ja współpracuję ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej i stowarzyszenie to od lat już redaguje, tworzy brunatną księgę, czyli taki zbiór incydentów, wydarzeń, różnych stwierdzeń, napaści językowych, fizycznych, ksenofobicznych, antysemickich, rasistowskich na właśnie osoby, które no, w Polsce, na osoby, które właśnie o innym kolorze skóry niż biały, o innym wyznaniu niż katolickie i tak dalej, o innym pochodzeniu niż polskie. I w ostatnim czasie, tym pandemicznym lockdownu, też pracowaliśmy nad brunatną księgą czasu epidemii, która dotyczyła właśnie wirusa nienawiści. Tutaj macie Państwo fragment taki
wizualne, które przedstawia, co się dzieje w sieci, jakie są teorie spiskowe, jakie są fałszywe narracje, ale też w Bratniej Księdze opisujemy wiele wydarzeń takich namacalnych, tak? Takich, o których właśnie najczęściej byśmy powiedzieli, że to są właśnie wydarzenia rasistowskie, czyli na przykład napaść na Senegalczyka, tak? Czy na przykład ksenofobiczne, niewpuszczenie do sklepu Ukraińca, dlatego że jest podejrzany o to, że to już wychodzimy poza obręb rasizmu, ale to ksenofobiczne, podejrzany o to, że ma koronawirusa. Czy na przykład rasistowskie napaści na osoby pochodzenia azjatyckiego, które w Polsce miały miejsce i one są opisane i o tym wiemy, także to jest księga, gdzie jest udokumentowanych mnóstwo. Pozdrawiam też Annę Tatar, która uczestniczy dzisiaj w tym wydarzeniu, w których jest po prostu mnóstwo tych incydentów, tych wydarzeń, o których się nie mówi. Tak, czyli to jest ta taka nasza, jakby to jest ten taki nasz rasizm taki jawny, który jest rasizmem codziennym, ale on jest właśnie też często przypisywany złym ludziom, ludziom, z którymi się nie zgadzamy, ludziom, którzy robią coś intencjonalnie, zazwyczaj to są właśnie ci chuliganie, ci kibole, ci, którzy świadomie działają i za którymi stoi taka rasistowska, tradycyjna, rasistowska, biologiczna ideologia. Natomiast to też zauważmy, że lata 90. grupki skinheadów, jakieś marginalizowane, ekstremalne grupki, tak, czy jak się mówiło, w jakieś takie, czy dresiarze, czy te osoby, które jakoś się utożsamiają z taką rasistowską ideologią, nazistowską, to są osoby, które teraz są dorosłe i które niejednokrotnie zasiadają na bardzo wysokich stanowiskach politycznych, tak, w organach władzy. Więc to jest ta odmiana tego rasizmu, takiego jawnego, który po prostu przejawia się w tak zwanej białej supremacji, rozumianej jako taka jawna dominacja, jakby przekonanie o wyższości białych nad innymi rasami w cudzysłowie, chociaż te w tej białej supremacji rasy nadal są tym konstruktem genetycznym. My dziś wiemy z badań, że rasy nie są konstruktem genetycznym, tylko są konstruktem społecznym. Chciałabym, żebyśmy wyszli trochę poza właśnie ten sposób myślenia, że rasizm to jest coś, co jest, dotyczy jednostek złych ludzi, że to jest coś, co dotyczy naszych świadomych działań, tych złych ludzi i że to jest coś, co dotyczy intencji. Tak, chciałabym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli sobie o rasizmie jako takim uprzedzeniu, tak jak Państwo pisali, ale takim uprzedzeniu grupowym, które jest podparte organami władzy. To ja się tu wtrącę. I to uprzedzenie. Jak jesteśmy przy tym, bo jest tutaj pytanie od Marty, które bardzo, bardzo mi pasuje w tym, co mówisz. Marta pyta, czy z Twojej perspektywy wszyscy biali są rasistami? Super pytanie to jest i jak zacznę mówić, to być może to się wyjaśni, dlatego że ten rasizm, o którym dzisiaj i ten, który nas dotyczy bardziej, w takim sensie ja się utożsamiam z tą grupą, z którą to dotyczy, którą to dotyczy, czyli użytkownicy w ogóle języka, tak, praktyki rasistowskie, które są na przykład w języku, ale to jest ten rasizm inaczej rozumiany niż powiedzenie, niż obelga, niż oplucie kogoś, niż jakieś takie jawne działanie, intencjonalne i świadome, tylko to jest takie działanie, które jest wpisane w ogóle w naszą codzienność po prostu. I teraz chciałabym się trochę odnieść do tego pytania, mówiąc o ukrytych założeniach, ukrytych skojarzeniach, tak? Badania nieuświadomianych skojarzeń, utajonych postaw, które też w Polsce prowadzą psychologowie społeczni,
mówią o tym, że każdy z nas ma jakieś ukryte założenia, że każdy gdzieś tam z tyłu głowy coś ma, a mówi jakby coś, co jest wyuczone i możemy się tego oduczyć, możemy, tylko że zazwyczaj korzystamy jednak z tego rejestru, który mamy na tyle głowy. Czyli to by było ten taki, to mówienie o tym, dlaczego jedno mówię, jedno myślę, a drugie mówię. I tutaj, jeśli chodzi o to pytanie pani Marty, czy wszyscy biali są rasistami, to trochę bym to wrzuciła w ten obszar tych uprzedzeń, prawda? Czy badania mówią, że wszyscy ludzie są że każdy człowiek ma uprzedzenia w stosunku do kogoś, kto jest z jakiegoś powodu inny od niego, bo to jest po prostu w naszym mózgu, tak? I tak samo jak ze stereotypami, czyli tych stereotypów, te stereotypy, one funkcjonują, jakby są takim mechanizmem naszym psychologicznym i one przechodzą później oczywiście w uprzedzenia, czyli te takie negatywne postawy, ale to jest tak cały czas w tym rejestrze takim nieuświadamianym. Ja zawsze mówię, że skoro jesteśmy ludźmi, to możemy z tego nieuświadamiania też wychodzić. Więc na tym poziomie takim, jak pani pyta, na tym poziomie uprzedzeń, no to wszyscy jesteśmy uprzedzeni, ale czy wszyscy jesteśmy rasistami, no to właśnie trochę próbuję odpowiedzieć na te pytania, czy jesteśmy rasistami, mówiąc, że rasizm to jest to uprzedzenie podparte władzą. Czy wszyscy biali ludzie, tak, czy wszystkie jednostki są wspierane przez organy władzy? To jest to pytanie jedno. A drugie to jest to, czy pojedyncze jednostki w ogóle są rasistami? Czy to jest tak, że pojedynczy ludzie są rasistami? Czy to nie jest czasem tak, że my funkcjonujemy w jakiejś takiej, tak jak w tych przykładach tych mediów, były ramy interpretacyjne? Czy to nie jest tak, że my funkcjonujemy w jakichś ramach, które są rasistowskie i żeby z nich wyjść, to trzeba wiele rzeczy po prostu spojrzeć na wiele rzeczy z boku, porozmawiać z osobą, która doświadcza rasizmu, poczytać, jakby wyjść z tego takiego założenia, że ja nie jestem rasistą na przykład. Tak? I teraz dochodzimy do takich intencji. Intencji językowych, intencji w ogóle naszego działania, czyli tego, jakie mamy cele, a jakie są konsekwencje, bo też w tym opisie webinarium było takie pytanie, czy właśnie w jaki sposób, jak bardzo szkodliwe są konsekwencje pewnych praktyk, a nie tylko intencje. W takim współczesnym modelu komunikacyjnym najważniejsze jest to, co tutaj macie ten model, co adresat ma w głowie, czyli nadawca ma jakąś intencję, ma jakiś cel, przekazuje jakiś tekst, mówi coś do adresata i u adresata pojawia się jakiś efekt, tak, jakieś poczucie, coś odczuwam, kiedy coś słyszę i tak dalej. W tej dyskusji o murzynku Bambo, której pewnie wiele z osób też uczestniczy tutaj, uczestniczących, ale też się przygląda, to jest właśnie to takie niezrozumienie, tak? Gdzie jest ta szala ciężkości, co jest ważniejsze, czy to jest ważniejsze, co ja mam na myśli, coś mówiąc, a czy ważniejsze jest to, jak odbiorą to adresaci. I tak samo tutaj też macie taki trochę proces przedstawiony, czyli murzynek Bambo, 35 rok, intencje Tuwima, no we współczesności zupełnie jakby nieadekwatne już, tak? Bo często też się spotykam z tym, że z takim pytaniem, a dlaczego tutaj Tuwim, przecież Tuwim nie miał nic złego na myśli, dlaczego pani chce go w ogóle wyrzucić z dzieł literackich, ze zbioru i tak dalej. Trochę tak nie jest, to ja aż taką rewolucjonistką nie jestem, żeby coś wyrzucać z przeszłości, też nie mam takiej mocy i też z pamięci historycznej bardzo trudno jest coś wyrzucić, zresztą no, cały czas to obserwujemy też na świecie, jak z pamięci historycznej w ogóle cokolwiek jest jakby zmienić, odczarować i tak dalej, to nie jest takie łatwe, natomiast możemy zmienić to, w jaki sposób język i teksty funkcjonują i nasze praktyki, nasze mówienie,
funkcjonuje współcześnie, tak? Czy ja jako dziecko byłam przezywana w szkole Murzynek Bambo. I ten wierszyk w moim odbiorze, właśnie ja byłam tym adresatem tego Murzynka Bambo, nie jako wierszyka, tylko samego stwierdzenia Murzynek Bambo, i w mojej głowie ten efekt jest, no, do dziś to jest po prostu niedopuszczalne, jakieś, no, zupełna, totalna jakaś trauma związana z tym, że jestem jakaś inna niż wszyscy. To jest taka podstawa, tak, że jestem inna i przez to jestem po prostu tym Murzynkiem Bambo i właściwie to nikt nie pamiętał, że mam na imię Gosia czy Margaret Amaka i tak dalej, a tylko pierwsze co to było, a Murzynek Bambo. No i te wierszyki, które chodziły za mną z dziećmi i później przemieniły się też w inne określenia związane też z Murzynkiem Bambo, na przykład bambus. A tutaj macie Państwo, na poprzednim slajdzie było użycie tych znaczeń z Murzynka Bambo i w ogóle tych znaczeń takich kolonialnych, które mówią o tym, że czarni ludzie mają czarną skórę, bo są nieumyci i tak dalej. I ja nie mówię o tym, że Tuwim się tymi znaczeniami posługiwał, bo tego nie wiem, nie mam do tego dostępu. Ja wiem, jak ludzie się posługują znaczeniami z tego wiersza teraz. Albo posługiwali się 20 lat temu, ale obecnie, współcześnie też tak jest. Też dzieci afropolskie i młodzież o tym mówi głośno, tak? Co mieliśmy też okazję zaobserwować ostatnio. Także tutaj też takie wykorzystanie tych znaczeń w takim zupełnie, no nie wiem czy uświadamianym, nie wiem czy intencjonalnym rasistowskim akcie, prawda? Patrzcie, jeszcze Murzyn, zobaczcie, on się nie mył wcale. No i wszyscy wiedzą o co chodzi, no bo to jest to właśnie ten efekt perlokucyjny, to jest właśnie ten efekt w głowie adresata, który jakby został w tych, efekt właściwie w głowach przypadkowych odbiorców tego wierszyka, że on nie musi tłumaczyć, dlaczego on tak mówi, bo on się odnosi do tego wierszyka Bambo, ale jest jeszcze osoba, która to słyszy, do której to się teraz w tym momencie odnosi, no i pytanie, jak ona ma się czuć w tym momencie, a co dopiero, jeśli to jest dziecko, prawda, już tego drugiego przekazu nie będę teraz opisywać, warto sobie go obejrzeć, on jest dostępny w internecie, to jest ulotka z 2008 roku. Szkoda, że modlitwa nie rozjaśnia także skóry, tak? Czyli też takie odniesienie do tej metafory ciemności. No i teraz wracamy do wydarzeń sprzed kilku dni, czerwiec 2020 roku, manifestacje, wracamy też do początku naszej prezentacji, czyli do tych manifestacji, protestów wokół śmierci George'a Floyda i wokół ruchu Black Lives Matter, gdzie młode pokolenie też protestuje i też zabiera głos i mówi o tym, że nie chce być nazywana Murzynem, mimo tego, Murzynem w cudzysłowie, mimo tego, że, no, że tak trudno jest w większości Polaków, mówię większości na podstawie tekstów, które się pojawiają w internecie, komentarzy, wypowiedzi, trudno jest z tego słowa zrezygnować. To jest właśnie ta perspektywa dominująca. To wracamy do tego newsroomu z dziennikarzami, którzy nie przedstawiają perspektywy osób, których dotyczy dane słowo, tylko ciągle odnoszą się do słownika. Zresztą, jeśli zajrzyjcie sobie Państwo do Wielkiego Słownika Języka Polskiego, co tam jest napisane? Ten najnowszy, współczesny słownik języka polskiego, jeśli w ogóle potrzebują Państwo takiego odniesienia, ja nie potrzebuję, mnie wystarczy, że ktoś powie, że nie chce być nazywany w jakiś sposób i to jest dla mnie wystarczający powód do tego, żeby zrezygnować z danego słowa, nawet jeśli jestem do niego mocno przywiązana, albo przynajmniej wzbudzić w sobie jakąś taką refleksję, że może faktycznie tak jest. Tak, i być może będzie trudno się oduczyć, bo to jest znowu, to jest to z tyłu głowy, co my mamy. Ja też jestem Polką nigeryjką, ale większość mojego życia urodziłam się w Polsce, większość życia spędziłam w Polsce, więc też posługuję się językiem polskim w sposób taki często bezrefleksyjny. Czyli w jakich znaczeniach ten Murzyn, jakie znaczenia on przekazuje. Zresztą debata jest głośna, teraz nie chcę za dużo o tym słowie też mówić, bo zawsze ono budzi wiele kontrowersji, budzi też wiele różnych komentarzy, jakichś sprzeciwów i tak dalej.
I z takich komentarzy, kilka takich wypowiedzi chciałabym też Państwu pokazać, to co się pojawia w internecie teraz i też trochę to odpowiada na to, czy tylko złe osoby, źli mogą być rasistami. Czarni to najwięksi rasiści, to przykre, bo już nie są dyskryminowani. Trochę to nawiązanie do pytania pani, która wcześniej zadała pytanie o to, czy wszyscy biali są rasistami, to znowu, to jest tak, że wszyscy mamy jakieś uprzedzenia, są osoby, które nad tymi uprzedzeniami nie panują i zupełnie tego nie przepracowują, tak? Jak prowadzę szkolenia z takiej metody unconscious bias, czyli te, kiedy staramy się patrzeć na to, jakie ukryte uprzedzenia w nas są, no to zazwyczaj zazwyczaj się okazuje, że faktycznie wszyscy mamy jakieś preferencje w stosunku do jakichś grup, ale to nie od razu jest dyskryminacja czy rasizm, tak? Więc to odwracanie kota ogonem, że to oni są największymi rasistami, to znowu takie odwracanie w ogóle uwagi, to co też robią media, od głównego problemu, jaki na świecie jest obiektywnie, bo pokazują to i badania, i statystyki, i przede wszystkim ludzie, którzy mają konkretne doświadczenia. Tutaj znowu rasizm istnieje wśród wszystkich ras, czyli znowu przytoczenie takiego przykładu uprzedzenia jakiejś osoby, czy jakiegoś takiego ukrytego założenia i identyfikowanie tego z rasizmem, który jest uprzedzeniem podpartym działaniem władzy, na poziomie władzy, tak? Czyli to nie każdy jakby stereotyp, uprzedzenie i dyskryminacja to nie te same poziomy, te same mechanizmy, tak zwany łańcuch dyskryminacji, jak Państwo też, niektórzy z Państwa jakoś się tym interesują. Takie strategie właśnie, to są komentarze świeże z Facebook, Twitter, Internet, Instagram. Proszę Panie, mnie proszę w to nie mieszać, bo ja nie jestem rasistką, czyli taka pozytywna autoprezentacja, to pozorne takie, ta strategia tego pozornego zaprzeczania, że ja nie jestem rasistą, ja nie mam takich intencji i potem uzasadnianie tego, na przykład znajomością, tak, tego, że no bardzo lubię Morgana Freemana i tak dalej, przytaczanie takich argumentów, które no, mają moją twarz, posłużę się teraz symboliką koloru wybielić świadomie, ale znowu specjalnie po to, żeby pokazać tę symbolikę. Mówiłam dzisiaj o tym ruchu Black Lives Matter, jest też ruch All Lives Matter i Black Lives Matter nie zaprzecza temu, to jest, tutaj przytoczyłam pisownię oryginalną, jest błędna, nie zaprzecza temu, że all lives matter, tak? To też jest kwestia tego, żeby poczytać więcej niż to, co jest w nagłówkach, w internecie i sprawdzić sobie, jakie założenia, jakie motto ma właśnie ruch Black Lives Matter. Ten przykład pominę. Ale ten przykład jest dla mnie szczególnie istotny. W naszym kraju nie ma wielu osób czarnoskórych, dlatego nie ma rasizmu w takim wymiarze jak w USA. To pytanie, odpowiedź na pytanie, czy w takim samym wymiarze, czy są jakieś różnice między tym, co dzieje się u nas, a w innych krajach. Ja znowu mówię, różnic w mechanizmie samym nie ma. W Polsce ten rasizm na tym poziomie takim jawnym jest na pewno bardziej dopuszczalny w debacie publicznej i mowa nienawiści też jest bardziej dopuszczalna, stereotypizacja, tak? Jednak taka wrażliwość osób, które używają języka, jest o wiele mniejsza od tej wrażliwości osób, które mają na co dzień kontakt z innością, tak? Z osobami o innym niż ich kolor skóry, a w Polsce jednak cały czas tego kontaktu nie ma. To są też badania nad uprzedzeniami, to są badania, które i psychologiczne, i socjologiczne, które pokazują to, że w krajach, w których jest ta mniejsza różnorodność etniczna, kulturowa, poziom uprzedzeń jest większy, a jak poziom uprzedzeń jest większy, no to też jest większe przyzwolenie na taki jawny, na takie jawne oznaki rasizmu, więc zazwyczaj tym takim niejawnym, nieuświadamianym, nieintencjonalnym rasizmem się nie chcemy wtedy zajmować, bo uważamy, że go nie ma.
Chciałabym już teraz skończyć ten mój długi monolog, bo widzę, że wiele pytań jest. Czasu jest, są niesamowite te pytania. Bardzo się cieszę, że te pytania się pojawiają. Chciałabym Państwu zadać takie pytanie, jeszcze tak ja bym chciała teraz zadać pytanie, skoro tyle pytań się tu pojawia, to ja też bym chciała. Czy zastanawiali się Państwo nad tym, i pytanie jest skierowane do wszystkich, jak Twój kolor skóry wpłynął na Twoje życie w Polsce. Tak, na pewno zakładam, że mamy różnorodność odbiorców naszych dzisiaj i na Facebooku, i na Click Meeting. Warto sobie to pytanie zadać. Ja nie będę do tego pytania się odnosić w sposób taki osobisty, chociaż to, że w ogóle prowadzę takie badania i zajmuję się tym tematem od 12 lat, świadczy o tym, że ten mój kolor skóry wpłynął na moje życie, nie tylko w Polsce, chociażby takie życie zawodowe, tak? Bo zajmuję się, badam ten rasizm w sposób doświadczeniowy, krytyczny, zaangażowany, jako ktoś, kto jest zanurzony w tym i też patrzy na to w sposób taki, no nie chcę powiedzieć subiektywny, ale związany mocno z moim doświadczeniem i z moją perspektywą, nie tylko jako badaczki i osoby, która się tym interesuje, czy jest zaangażowana w ogóle w działalność jakąś społeczną czy naukową. To pytanie zadaję dlatego, że nie chciałam przytaczać takiej kategorii analitycznej, teoretycznej, która w praktyce się pojawia, a która odnosi się do tej świadomości, czy rasizm jest czymś, co jest świadome, czy takie mechanizmy są uświadamiane, czy intencjonalne. Tą kategorią jest, ją przytoczę, ale nie chcę jej wyświetlać na slajdzie, kategoria białego przywileju. Kategoria w ogóle białego przywileju, która oznacza to, że mając biały kolor skóry, zazwyczaj nie myślę o tym, że w ogóle mam ten kolor skóry. A skąd to się bierze? Bierze się to na przykład z języka. Czyli w języku czy w mediach zazwyczaj kolor skóry biały jest nienazywany. To nie jest tylko w Polsce, to nie jest tylko specyfika krajów takich mniej różnorodnych kulturowo, to w ogóle jest taka specyfika opisywania tak rzeczywistości, że biały to jest taki kolor przezroczysty, taki trochę taki tryb domyślny chciałoby tak, się powiedzieć. Tak, Joanna właśnie tak pisze, że na jej życie nijak to nie wpłynęło, bo biały kolor skóry jest domyślny, więc wszyscy spodziewają się, że będę biała. I tutaj podobne odpowiedzi pytają, że nie miał wpływu, albo że miał bardzo duży, właśnie dlatego, że Weronika pisze, właśnie dlatego, że jestem biała i dzięki temu mogła uniknąć wielu rodzajów dyskryminacji. Bardzo się cieszę, że w ogóle dzielicie się Państwo też swoimi tymi odpowiedziami. Jestem też zaskoczona, to bardzo chciałam, żeby Państwo sobie w środku to przemyśleli, a tutaj się dzielicie tym. To świadczy o tym, że ta refleksja w Was jest naprawdę już pogłębiona. Patrzę tak sobie, czy są osoby, które jednak nie mają białego koloru skóry i też jakoś to inaczej mają inne doświadczenie, być może nie chcą się dzielić. Jest mój brat, ciekawe co by odpowiedział, ale ja... Tutaj Karol napisał tylko trochę wyżej i nie do końca jeszcze na to pytanie, ale napisał, że myślę, że w Polsce jest dużo osób z ciemną skórą, tylko się chowamy. To jest tak, że nie, że my się raczej nie chowamy. Jest nas faktycznie dużo, to teraz tak się zwracam. Stworzyliśmy nawet Stowarzyszenie Polaków i Polek Pochodzenia Afrykańskiego, tych, tego tak zwanego drugiego pokolenia, czyli osób z takich związków mieszanych, polsko-afrykańskich. Afrykańskich mówię specjalnie, bo to są różne kraje i mamy taką społeczność, nie wszyscy się znamy, ale mamy ze sobą jakiś tam kontakt, także te osoby, które są, serdecznie pozdrawiam, jeśli dzisiaj jesteście. I też widzę, że coraz więcej tej perspektywy, tych głosów w Polsce się pojawia, afropolskich, czarnych Polaków, czarnych Polek, i coraz więcej tej perspektywy jest
jest dopuszczana do takich instytucji władzy, jak na przykład, jakimi są media tradycyjne na przykład. Tutaj Kasia pisze, bo chyba wywołałaś do tablicy. Kasia pisze, że na jej życie miało duży wpływ, bardzo, ponieważ ma, ma oliwkową cerę, tak właśnie. Karnację. Karnację. I często była posądzana o złe intencje względem ludzi. Tak, ja powiem Państwu, że na moje życie ma wpływ bardzo często, właściwie jeśli bym chodziła codziennie do sklepu, teraz nie chodzę, rzadko chodzę, no bo pandemia i tak dalej, ale w ogóle nie jestem fanką chodzenia do sklepów, bo zazwyczaj przed pójściem myślę sobie, jak na mnie zareaguje ekspedientka, ekspedient, czy w ogóle mimo tego, że mieszkam w przyjaznym miejscu, to jednak takie nawet chociażby spojrzenia, czy to nie musi być zupełnie w taką intencją jakąś negatywną, ale budzi we mnie jakieś takie poczucie takiego dyskomfortu, tak, że po prostu się wyróżniam jednak, więc to chociażby taki wpływ ma to na moje życie i w ogóle o tym myślę, tak, czy myślałam, może teraz coraz mniej, ale jak byłam jakby dzieckiem i w młodości, to częściej dużo o tym myślałam. Dobra, dwa ostatnie slajdy, żeby powiedziałam, że nie zostawię Państwa tak po prostu tylko z takimi przemyśleniami, tylko z konkretnymi odpowiedziami, które dzisiaj być może nie padną, nie padły, ale za chwilę powiem, co dalej można robić. Bo to, że rozpoznawać konsekwencje rasizmu, czyli pamiętać o tym, że to nie intencja, że to nie jest tylko intencja. Oczywiście intencja jest ważna, ale ona nie decyduje o naszych skutecznych działaniach. A skuteczne działania są wtedy, kiedy my docieramy do naszego odbiorcy w komunikacji na przykład. Tak jak mówiłam z mediami. Media mają dotrzeć do odbiorcy i tak samo jak my coś mówimy albo o kimś mówimy, jeśli chcemy być skuteczni, no to musimy spojrzeć na to, jakie konsekwencje ma to, o czym, co ja mówię, co ja piszę, gdzieś w komentarzu i tak dalej, i tak dalej. Kto to przeczyta i jeśli, no wiadomo, jeśli mamy intencję taką, żeby po prostu wzbudzić ferment i komuś tam dopiec, no to wtedy jesteśmy skuteczni, jeśli się tak posługujemy językiem. Mówić o przejawach rasizmu, rejestrować je, mówić i mówić głośno i głośno się na to nie zgadzać, bo tak jak pamiętacie Państwo w tych protestach, white silence is violence, tak? Czyli to milczenie jest też przemocą, czyli mówienie o tym głośno i takie aktywne uczestniczenie w debacie jak najbardziej tak i sprzeciwianie się temu, ale nie tylko sprzeciwianie się, też zastępowanie tej nienawiści empatią. To jest takie tutaj 5R Philomene Essert, badaczki, która zajmuje się rasizmem codziennym w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale też nie poddawać się, czyli ten resilience, ta rezyliencja, takie nie poddawanie się, to w ciągłe takie bycie w tym na nie, w tym takim modzie, w tym takim trybie właśnie niepoddawania się. To, z czym Państwa zostawiam konkretnym, to zaproszenia dwa. Jedno zaproszenie, nie napisałam tej daty, nie wiem dlaczego, zaproszenie na webinar na Zoomie pod tytułem Jak nie być rasistą, które poprowadzę z Anną Zelno, z moją serdeczną koleżanką, która jest trenerką też międzykulturową, trenerką różnorodności i włączania. I ten webinar będzie 25 czerwca, w przyszły czwartek. Tak, to jeszcze też dostaną Państwo pewnie w materiałach po webinarium. Druga sprawa to są wszelkiego rodzaju challenge, wykorzystanie mediów społecznościowych do takiego uczestniczenia i wzbudzania w sobie refleksji, też edukowania się, wzrastania, rozwoju jakiegoś w całej tematyce dotyczącej właśnie tych uprzedzeń, rasizmu, powiedziałam tych, bo chciałam powiedzieć tych ukrytych uprzedzeń, nieuświadomionych.
damianych uprzedzeń. I tutaj bardzo polecam też pracę i taki challenge, codzienny challenge Tayo Roxona, który jest Afroamerykaninem, ale właściwie z pochodzenia nigeryjskiego, tak samo jak ja, i świetną pracę też robi. Czy czarne życie jest ważne? Popatrzyłam na czat, patrzę też na zegarek. No tak, myślę sobie, tak, że każde życie jest ważne, Black Lives Matter. Tak, czarne życia się liczą. Tak, no jakby wszystkie te państwa tłumaczenia jak najbardziej mają i czy ma znaczenie, jak najbardziej są adekwatne. Tutaj nie ma takiego jednoznacznego tłumaczenia, dlatego że w angielskim języku też nie ma jednoznacznego, tutaj to nie jest, to też nie ma być jednoznaczne, Black Lives Matter, tak? Czy to matter, to znaczy, że to się liczy, czy to jest właśnie ważne, czy ma znaczenie i tak dalej. Także zapraszam Państwa serdecznie do dalszej eksploracji, do dalszego poszukiwania i dalszych rozmów. Też na tym webinarium z Anią będziemy zapraszać Państwa do rozmów w pokojach, w takich mniejszych grupach. Będzie to miało bardziej formę warsztatową, będzie można też przyjrzeć się swoim nieuświadamianym założeniom, skojarzeniom, uprzedzeniom, ale też zastanowić się nad tym, jak działać, w jaki sposób działać, nie będąc aktywistą, ale jak stawać się antyrasistą, jak nie być rasistą. Bardzo Ci dziękuję, Amako. Wiem, że czas nam się w tym momencie skończył, ale jeśli chcą Państwo jeszcze chwilę zostać i jeśli Ty, Amako, możesz poświęcić nam jeszcze kilkanaście minut, bo jest kilka pytań, myślę, że ważnych, niektóre zadawane kilkakrotnie, czy zechciałabyś się do nich, chociaż do części z nich odnieść? Tak, jak najbardziej, pewnie. To tych z Was... Dziękuję tym osobom, które już muszą iść, także przepraszamy za to, że trochę przedłużyłyśmy, ale będzie nagranie jakby co... Po końcówkę będziecie mogli sobie i mogli zobaczyć. Dobrego wieczoru. Karolinie powiem, że odnośnie hiperseksualizacji Afroamerykanów Amaka już kiedyś mówiła, więc ja też wyślę Wam na te pytania, na które wydaje mi się, że Amaka już odpowiedziała na naszym wcześniejszym webinarze, to po prostu tych pytań teraz nie zadam, mam nadzieję, że się nie pogniewacie, a odeślę Was do naszego webinaru sprzed 2 czy 3 miesięcy. Wszystkie tym osobom, które są z nami na Click Meetingu i których maile mamy, to wyślemy Wam materiały powebinarowe, te wszystkie Wasze polecenia ja spisywałam na bieżąco, więc to wszystko Wam wyślemy razem z nagraniem. Osoby, które były na Facebooku, no nie mamy Waszych maili, więc niestety nie mamy się z Wami jak skontaktować, natomiast nagranie będzie dostępne. Biegnę teraz do pytań. Jak reagować na argumenty, że polski rasizm... że polski rasizm nie dotyczy, bo Polska nie miała kolonii. Tak, to bardzo często argument, który właśnie odnosi się do tego kontekstu historycznego, ale jest jeszcze też kontekst społeczny, prawda? Bo faktycznie, jeśli nie mamy takiej takiej wiedzy historycznej, żeby jednak przekonać rozmówcę, że te starania o kolonie były, to nie jest tak, że nie było kolonii, ale były te zapędy kolonialne, były ten taki zryw kolonialny, który właśnie, który też się odbywał w tym takim schemacie myśleniowym, że my jesteśmy lepsi, jesteśmy na wyższej pozycji, więc będziemy dominować. Zresztą drugą taką falą takiego kolonializmu był podczas komunizmu taka współpraca właśnie z tymi krajami, z krajami z Afryki, głównie subsaharyjskiej, i oferowanie stypendiów Afrykanom i Afrykankom, głównie Afrykanom. Mój tata też na takim stypendium był i tak się z moją mamą poznał w Polsce w latach 70. No i tak sobie myślę, że właśnie takie argumenty dotyczące historii, one faktycznie mogą do ludzi nie trafiać, jeśli tak pokażemy tę sytuację, że to nie jest tak, że Polska zupełnie nie miała żadnych takich kolonialnych zapędów, ale można się odnieść do tego kontekstu społecznego, że
To, że Polska nie miała kolonii, to nie znaczy, że nie przejęła tych znaczeń kolonialnych, tych interpretacji kolonialnych, czy tych wszystkich takich ram kolonialnych, czy postkolonialnych, które funkcjonują w naszym języku, czy chociażby właśnie w przekazach, przedstawieniach, czy w ogóle w stereotypizacji Afryki na przykład. Skąd to się wzięło, skoro nie było właśnie kolonii, nie było kolonii w Afryce, tak? No oczywiście to są wszystkie, to są procesy globalizacji, to są procesy przejmowania od kultur zachodnich, jakichś znaczeń, jakieś tendencje i trendy i to wszystko, czego się uczymy wraz z socjalizacją, z wychowaniem, a uczymy się właśnie przez media, uczymy się przez edukację, przez teksty, przez to, co mówią inni, przez to, co słyszymy, a słyszymy coraz więcej, bo świat się otwiera, no 30 lat temu o George'u Floydzie byśmy nie słyszeli, czy 10 lat temu. O George'u Floydzie słyszymy tylko dlatego, że jego uduszenie przez policjanta zostało nagrane. I to nagranie ktoś wrzucił do sieci, ktoś udostępnił. Więc dlatego my w ogóle o tym wiemy, dlatego w ogóle my o tym mówimy i się tym przejmujemy. Bo gdyby nam ktoś powiedział, że tak było, no to okej, kolejna teoria jakaś i tak dalej, tak? Dlatego ten zryw teraz jest taki globalny, a on nie dotyczy tylko Ameryki, tak jak wcześniej, Black Lives Matter, dlatego, że właśnie to nagranie zostało udostępnione i to poszło w świat. Też w odpowiednim momencie oczywiście, w takim pandemicznym. Amako, teraz uwaga, bo zrobię 3 pytania w jednym i połączę super pytania Magdy, Matyldy i Jędrzeja. To znaczy tak, Magda zapytała, już tylko wrócę sobie tutaj, jak najlepiej reagować na przejawy rasizmu. Do tego dorzucę kwestię Matyldy, jak biała mama może wspierać dziecko, które dotyka rasizmu w szkole, czyli też reagować, tak, na przejawy rasizmu. No i dorzutka Jędrzeja, no, jak mając dobre intencje i świadomość o rasizmie strukturalnym nie krzywdzić? Może przegięłam trochę łącząc to w 3 pytania, przepraszam. Tak syntetycznie zapytałaś, więc ja też syntetycznie odpowiem. Warto jest odnieść się w ogóle w takich sytuacjach do takich stref regulacji w ogóle naszego działania. Czy ja, w jakiej strefie ja jestem, takie, no strefy regulacji to z emocjami są połączone, prawda, ale w ogóle w jakiej ja jestem strefie, jeśli chodzi o moje takie stawanie się antyrasistą, czy ja jestem w tej strefie takiej cały czas lęku i zaprzeczania, że rasizmu nie ma, czy ja w ogóle nie chcę rozmawiać z ludźmi, którzy mają inne zdanie, więc nawet jak myślę i też jak myślę, że rasizm jest, to też nie rozmawiam z tymi ludźmi, którzy uważają, że rasizmu nie ma, no bo po prostu jestem, mam klapki na oczach, tak potocznie mówiąc, i nie rozmawiam z ludźmi, którzy mają inne zdanie. Ta druga strefa to jest taka strefa uczenia się tak zwana, tak? Czyli wtedy, kiedy ja chcę poznawać zdanie innych ludzi, z nimi rozmawiać i wsłuchać się, o co im chodzi. Bo to tak jak pytacie te przykłady, to co pytacie, to na pewno są takie no, jakieś wasze osobiste też przykłady, więc w zależności od tego, w jakim kontekście w ogóle ktoś coś mówi, czyli jak sobie założę, że ktoś po prostu jest, i to jest bardzo trudne już w tym momencie, że ktoś jest no, z gruntu złym, rasistą i tak dalej, no to od razu pojawiają się we mnie emocje i ja nie chcę z tą osobą rozmawiać. Ta strefa uczenia zakłada, że ja zaczynam słuchać, co te osoby, które są rasistami w naszym mniemaniu, czy jakoś mówią rasistowsko, czy jakichś przejawów używają, że te osoby są, że po prostu słucham tych osób, które, tak, i na tym się zatrzymuję. Ta trzecia, ostatnia strefa, ta strefa rozwoju, strefa wzrostu, dopuszcza już rozmowę z taką osobą, więc do tej rozmowy, bo te strefy mają też różne, dzisiaj nie było czasu, żeby to wymienić, ale różne działania, czyli w tych strefach poprzednich ja muszę się tak przygotować na rozmowę z taką osobą, żeby umieć odpowiadać na jej argumenty, a żeby umieć odpowiadać na argumenty, jeśli to jest taka już dyskusja, no to ja muszę wiedzieć wiele rzeczy, tak, czyli teraz to jest co teraz
wszyscy jesteśmy trochę w takim momencie, te osoby, które się nie zajmowały wcześniej rasizmem, że jesteście trochę zalewani, zarzucani, tak, tymi wszystkimi materiałami edukacyjnymi związanymi z rasizmem. W mojej bańce jest mnóstwo w mediach społecznościowych teraz materiałów się pojawia i tak dalej, o których ja wcześniej już wiedziałam, już je znam i tak dalej, ale teraz ludzie zaczynają właśnie w tę strefę takiego, moim zdaniem to jest ta strefa uczenia się, czyli ta strefa takiego, zaczynam czuć się komfortowo z tym dyskomfortem, jakim jest rasizm. Tak jak wy tutaj piszecie, że ktoś napisał, że nie miał świadomości, że to taka obojętność, bo mnie rasizm nie dotyczy, więc jestem obojętna w stosunku do tego w ogóle tematu. To jest jeszcze ta strefa lęku, ale w momencie, kiedy ja to zauważę, to jestem w tej strefie w uczenia się, że ja zaczynam otwierać uszy na to, co mówią inni ludzie. Być może jeszcze nie umiem odpowiedzieć i to jest okej, ale już z tego takiego, z tej strefy mojego komfortu zaczynam wychodzić i bardzo możliwe, że robi się dyskomfortowo, bo robi się trudniej po prostu. Bo okazuje się, że to nie jest tak, jak ja do tej pory w tym trybie domyślnym działałam czy działałem. Dzięki. Super, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że to odpowiedź usatysfakcjonuje wszystkie trzy osoby. Jak nie, Amaka podała swój mail i mam nadzieję, bo tutaj też kilka osób chciało Cię, Amako, zaprosić, więc mam nadzieję, że się też odezwą. Jest mnóstwo pytań i niestety bardzo mi przykro, że nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie. Zadam najprawdopodobniej ostatnie. Jarek się pyta, dlaczego zjawisko rasizmu narasta z jego perspektywy? Czy to wina cywilizacji, polityki czy wychowania? Czy też masz takie poczucie, że narasta? Bo... Mhm. Trudno powiedzieć, czy narasta, czy po prostu się coraz więcej o nim mówi. A jeśli się coraz więcej mówi o tym, to znaczy, że już coś się dzieje, coś się przełamuje, bo zaczynamy coś widzieć, prawda? To tak jak nagle zaczyna nam brakować powietrza i zaczynamy to powietrze gdzieś tam łapać, tak samo tutaj jest tak, że ten rasizm wcześniej, on po prostu sobie był, tylko te osoby, które go doświadczały, o nim mówiły, albo jakaś bardzo mała grupa specjalistów czy osób, które się tym zajmują, a teraz zaczyna się o tym mówić głośno, więc to jest tak, że wydaje się, że to narasta, ta opozycja między my a oni, między tym, co w ogóle między tym, co nasze, swoje, a tym, co obce, to jest taką opozycją, która nie tylko w retoryce funkcjonuje od wielu, wielu lat, ale ona w ogóle funkcjonuje w życiu ludzi, prawda? Czyli to takie te wykluczenia, te ksenofobiczne nastawienia, to wszystko, co jest inne, to jest złe i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę sobie, że to jest tak, że to się ma cały czas po prostu bardzo dobrze i dostrzeżenie tego jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby powiedzieć, aha, okej, czyli może coś się jednak zmieni. Bo dlaczego to narasta? Wydaje mi się, że to nie jest tak, że to narasta. Po prostu coraz więcej się dostrzega się to, że to w ogóle jest. A w debacie publicznej być może jest taki efekt, czy w debacie medialnej, że to narasta, no dlatego, że każdy ma szansę się wypowiedzieć. Zauważcie Państwo, że jeśli chodzi o słowo Murzyn, ja akurat tę debatę obserwuję dość tak gruntownie i szczegółowo, każdy jest specjalistą od języka. I nie mówię tego dlatego, że jestem językoznawczynią, tylko po prostu... świetny przykład pandemii, tak? Każdy się wypowiadał na temat pandemii, na temat wirusa, skąd jest ten wirus, od tych teorii, począwszy, skończywszy na tym, jak to się wszystko skończy i tak dalej, czy powinno się dystansować, czy nie powinno się i tak dalej. Także tej wiedzy jest tyle teraz dostępnej, że my przetwarzając tę wiedzę, możemy się stawać też twórcami, no i to jest niestety niebezpieczeństwo, bo ta wiedza przestaje być skuteczna, po prostu te przekazy przestają być skuteczne. Ja jedno pytanie, dwa pytania jednej osoby, Grzegorza, czy jeśli jestem, przepraszam, muszę o tym powiedzieć, czy jeśli jestem wyjątkowo serdeczny względem osób innej rasy, to jestem rasistą?
I dziękuję Ci za to pytanie. To znowu wracamy do tego poziomu takiego uprzedzeniowego. Czy to jest jakieś uprzedzenie, czy to jest faworyzacja, bo faworyzacja grupy to też jest takie, tak, pojęcie, to też mogę po prostu, to jest na pewno jakieś zniekształcone patrzenie na rzeczywistość może być, ale nie wiem, czy to jest rasizm w tych kategoriach, o których mówiłam dzisiaj. Raczej nie, po prostu jest to uprzedzenie jednostkowe albo faworyzacja. Faworyzacja to jest ta pozytywna, uprzedzenie to jest ta postawa negatywna. I teraz w zależności od tego, jakie pana działanie ma konsekwencje społeczne, tak, czy to doprowadza do tego, że ktoś jest skrzywdzony albo ktoś cierpi i tak dalej, na takim poziomie jednostkowym, albo że jakaś grupa cierpi, czy jakieś większe grupy, no to wtedy możemy mówić o tym, czy to jest rasizm, czy nie. Super, bardzo Ci dziękuję. To teraz w ramach takiego, nie wiem, chciałam powiedzieć podsumowanie, ale żadne to będzie podsumowanie z mojej strony, tylko kilka takich rzeczy jeszcze organizacyjnych. To znaczy, po pierwsze, szalenie dziękuję, Amako, to, że poświęciłaś dużo czasu na przygotowanie dla nas dzisiejszego spotkania. To jest ogromne dziękuję. Dla tych wszystkich, którzy dotrwali i dotrwały do końca, bardzo Wam dziękujemy. Zdajemy sobie sprawę, że no już godzina 45 to mnóstwo czasu. Miałyśmy nadzieję, że jak ustalimy półtorej godziny, to tym razem na pewno się wyrobimy. Nie udało nam się to temat tak szeroki i tak wiele wątków tutaj chciałybyśmy jeszcze poruszyć i też Wasze pytania mogłyby poruszyć, ale niestety myślę, że musimy sobie to, Amako, cały czas na raty rozkładać i zapraszać osoby zainteresowane na kolejne webinary. Ja dziękuję za to, że jesteście i chciałabym Was zaprosić do grupy na Facebooku Edukacja Pach, bo tam informacje o różnych webinarach, takich jak dzisiaj i różnych spotkaniach, dzielimy się tam też doświadczeniami, wymieniamy materiałami, prowadzimy dyskusje, jak tutaj padło pytanie, jak zastąpić słowo na M jakimś innym, tam też myślę, że znajdziecie odpowiedzi. Oprócz tego dla osób, którym spodobał się dzisiejszy webinar i jeśli, czy to z Amaką, to zapraszamy do odsłuchania wcześniejszych na kanale Szkoła Humanitarna na YouTubie i tak jak powiedziałam, wyślę do tych z Was, do których mam maila. I w tym mailu wszystkie rzeczy zebrałam, zbiorę i polecenia Ani, Dominiki i wszystkich innych osób, które jakiekolwiek linki tutaj wstawiły, to wszystko zebrałam i jutro, nie wiem czy mi się uda, ale jutro albo pojutrze Wam wyślę. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję.